Browar Palatum. Dzień dobry, to ja już jestem. Ja już jestem na etapie risów, więc akurat. No. Tenebris. Czy możemy się umówić? Po prostu smacznego. Ta nazwa coś znaczy? Bo tak mi. Tenebris? Właśnie wiem, siara, jesteś ale... dobrze wyedukowany. Nie, no coś mi się kojarzy, ale nie to jest ciemność po łacińsku. Ciemność? Ciemność. A nawet darkness to byłoby takim lepszym przetłumaczeniem. Nie wiem, tak ciemność taka... Nie, ja z łaciną to tam, wiesz, ora et labora i dura lex et lex, tak, nie? Robiliśmy... I nihil novi sub sole, to tyle. Pecunia non olet. Pecunia non olet. Robiliśmy trutru na tą nazwę i straciliśmy jednej tajemnicy, bo... Akurat Tenebris, jest ten. A w ogóle tego nie rzucali, więc nie mówiliśmy o tym, więc tak doszło do mnie. Jest ris, jest ten, jest połacinka. No aromat niezbyt bogaty, ale taki prawidłowy, nie? Czyli palony. No, nie jest gęsto, ale jednak smak jest. Jest tam, coś się dzieje. No, taki sris, no. Session ris. No, session ris. To wiesz, też na rozpoczęcie i sprawdzenie instalacji, jak pracuje bardzo 24, na to też no. Trzeba zacząć od czegoś lżejszego. Ale korankuje. Nie, no. Bardzo taki elegancki, to może złe słowo, ale taki, wiesz, nie próbujący na siłę rzucać na kolana, ale taki... Tak, taki... Czyli Mercedes. Nie, o to mi chodzi, wiesz, taki... Taki, że wiesz, że nie musi niczego udowadniać. Jest jaki jest, jest dobry. Ale nie próbuję, wiesz, rzucać na kolana, ale jest naprawdę, nie, no jest spoko. No pewnie bym nie powiedział, że to jest ris, jakby mi ktoś tak oddał. To jest ris? To może bym nie powiedział, bardziej może pod Bałtyka mi podchodzi. On ma takie tutaj nuty, wiesz. Nie ma tej takiej paloności, kawowości mocnej. Tak jest. Tutaj jest Bałtyk, który udaje risa, a tutaj risa. Tak jest, udaje Bałtyka. Jakby nie patrzeć, oba sceny są z tej samej parafii, więc... Dobre piwo, ale... No ale to nie jest ris taki, wiesz, jak to risa oczekujemy, tak? Żeby po prostu niszczył, miażdżył, poniewierał. No poniewierał. Jak wypijesz Einmas, to pewnie tak, ale... Ale chodzi o to, że taki prawdziwy ris, to poniewiera cię w trzech łykach. Wiesz co? Jednym tak słowem. Jest. Dobrze. To my się później policzymy. Jak skończy się festiwal. Marco Reus. On jest w Borussii gra? Nie, to jest Rajus. Przytraj. Bez przesady. Nie samą piłką człowiek żyje. Sami piłkarze za tobą. Bez jakiegoś piłkarza trzeba było wybrać. Jakbym zrobił teraz mocnego stałka. To bardziej w moje gusta trafia. Aczkolwiek Żyta czuć słabo. Bardziej IPA po prostu, nie? I jak na Żyta jest bardzo... Jasne. Jest jasna. To ciekawe, bo zmiana przy stosunku... Znaczy... Pozwolę ci przerwę. No. Może w aromacie jest taka ziemistość, nie? Aczkolwiek ja jak piję Żyto, to oczekuję jeszcze troszkę takiej kisielowatości. No chociaż lekkie, nie? Chociaż trochę takiej... gładkości, której nie ma w innych piwach. Natomiast tutaj tego nie czuję. Czuję głównie ten chmiel, a ta ziemistość mogłaby być też z chmielu, nie? Zasyp jest 18%, tak? Ciekawie, bo trochę zmieniłem recepturę w stosunku do pierwszego, czyli dałem słodów ciemnych. 1%, czyli jak był słody ciemny, to one wyciągnęły. Pierwszy on był bardzo jest, jakoś tak wyciągnęły. Tutaj trochę zrzuciłem, kurczę, rzeczywiście tak od razu spadł poziom tego właśnie tej takiej oleistości smaku w istotie.
racja. Ale przyjemny. Przynajmniej takie no, ifowe. Nietypowy chmiel, bo sami to zostało. Z tym samitem... Ja wiem, że niektórzy go nie znoszą. Ja rozmawiałem z jednym z... Bo z samitem była taka akcja, że on jest czosnkowo-cebulowy. Ja rozmawiałem z jednym producentem chmielu, no i mówię, że no tamtego, niektóre chmiele też się trafiają cebulowo. On mówi, jak jest cebula i czosnek, znaczy, że chmiel jest za późno zebrany. I być może, że właśnie wtedy, jak pierwszy raz summit wyszedł, to on był za późno zebrany, wszyscy mieli tą cebulę, wszyscy mówili, o jaki ciekawy chmiel. Potem w następnych latach już tej cebuli nie było. Bo ja już piłem parę piw na summicie i nigdzie nie widzę tej cebuli czosnku. Nie, a to gdzieś taki gryf, chociaż trochę cebuli jest, trochę jest teraz. Jest trochę, ale taka, więc on trochę taki mozaikowy. No, ale no, fajny biznes. Marco Reus. Dobrego, no. Ja już wine cake'a piłem, nie był dobry. I było tego... Ważne troszkę inaczej, ale nie, to jest przedpremierowo. Imperialny ten? Nawczasz. Dobra. Leżakowany z płatkami kasztanowymi. Drzewa. Beczek, który był wcześniej używany do winiarstwa i potem zostały... A to kasztanowiec jest takim drewnem na beczki? Widziałem. Bardzo rzadko używany. Subtelna, taka przyjemna ta torfowość, nie? Nie jest taka agresywna. Szlachetny. O, szlachetny. Przepraszam, ja tu jeszcze też. Wyładowniało. Wiesz co, wydaje mi się, że partia też ostatniego, znaczy w zwykłym narciarzu dodaliśmy słodu brown i on wyłagodniał, a w tym nie ma słodu brown, więc wydaje mi się, że ta partia obecnie słodu jest troszkę mniej wędrowa. No bo oni podają zakres tam TPM, nie? Do 45. A to mi się wydaje, że ma... No, nie, ale jest minimalnie mniej. Ale nie, ale jest bardzo elegancko, takie szlachetne. Gdzie to leżało w tej beczce? Czy w ogóle od początku? Nie, to nie w beczce, tylko... A z płatkami. Znaczy, to jest Modo Vivo. To ma w tym momencie 2 miesiące. No dopiero w grudniu będzie miało premierę. To ładnie jest złożone, jak na model. W ogóle nie ma ostrości. A ile ona plato? 24? 24. To szacunek. 24 i 10% około. Powiem ci, nie spodziewałem się, że imperialny nawciarz może być tak elegancki. I to jeszcze wiesz. To jest taki już nawciarz, taki wiesz, z cygarem. To już jest taki, wiesz, właśnie jeszcze nie ma w ogóle wiesz postaci, jak on się będzie nazywał i w ogóle, bo na razie to widziałeś może. Zróbcie nawciarza takiego... z Teksasu. No, albo coś takiego, nie? Cygara. W kapeluszu. No takiego, wiesz... szefa Rockefellera, wiesz? W ten sposób, nie? Nie, bardzo dobre. Naprawdę takie szlachetne. Także no myślę, że na... grudzień będzie się dosyć. Będzie tylko parę tysięcy butelek, mały oczywiście 0,33, ale już mamy takie zapytania na kegi, że właściwie nie wiem, co z tym zrobić, nie? Bo jest... Podnieś cenę. To jest ten. Mamy jeszcze tak... Poczekaj chwilę, tu przerwę. Wine cake, barrel age. Odłożone... No to jest 4 miesiące dalej. Powiedz mi w ogóle o tym piwie. To jest wheat wine, 24. Wheat wine, czyli tak jak barley wine, tylko z pszenicy. Tak. Czyli wino pszeniczne, dokładnie. Czyli ciężkie piwo do zdrowienia z racji dużego zasypu. A ile było? To jest 65%. 65% pszenicy. Piwa powstało jakieś, nie wiem, 350 litrów wypiliśmy. Plan był 450. Bo na małej Marysi. Na Marysi, tak. Mieliśmy dwie beczki, oczywiście nie zalaliśmy ich do pełna. Gotowego piwa wyszło takich małych 15, czy nie wiem. Mieliśmy chyba 3, czekaj, dwie beczki były tak po prostu. Pachnie ładnie. 400 litrów. 400 litrów mieliśmy w takich beczkach małych. No i to jest ostatnia beczka, nie? Bardzo owocowo. No dlatego właśnie wiesz. Nie no, dużo lepiej niż w Gdańsku, no, ale też minęło 4 miesiące. To jest pierwsze, tak? Minęły 4 miesiące. Ja nie wiem w Gdańsku, którą beczkę próbować. Znaczy, że były dwie beczki, to ja mam oznaczoną jedynkę i dwójkę. A propos Gdańska. No,
Teoretycznie beczki, wiesz, były nie, te same. Szlachetnie, też szlachetnie. Słyszałem, że ci nie smakowało, ale... Nie wyrwało mi z butów. Mimo tego uważaliśmy już drugą markę i teraz 7 beczek jest zalanych. I znowu mnie nie wyrywa. Jest fajne, miłe, ale... Wiesz, to jest win... A jaka beczka? To jest beczka po winie hiszpańskim, czerwonym. No tak. To jest taka owocowość, taka... Wiesz, tutaj nie ma kawy, czekolady, to nie jest Riz, nie? Ciężko. Nie, no to nie jest Riz, no, ale jest to Barley Wine. No, Wheat Wine. No beczka chyba, znaczy nie, wniosła. Nie, no, wniosła, jest, wniosła, no, tak. Cała ta owocowość w ogóle... Tak, tak, jest z beczki. Wiesz, pokażę, nie, cała owocowość, kolor tak naprawdę, trącenie kolorem, jak jest więcej na rantę, to widać, że to jest tylko czerwone. To jest wszystko z beczki, bo mamy wersję podstawową tego piwa. Ale w aromacie jest też trochę wanili. Omek zrobię! No, też no beczka zawsze tam daje jakieś, ten, no drewno daje zawsze wanilię, czy to będzie, wiesz... No chyba, że jest stary, albo 100 razy używany. Nie, no wiesz, no to beczki po kapuście do czegoś innego. A to plastikowe. To plastikowe, nie, no to one najlepiej oddają wanilię, to jest bajka, to jest bajka. No i wiesz, to piwo Omega po prostu chyba, więc zrobiliśmy, bo teraz wersja, która pójdzie do butelek. W dużym, no 7 beczek mamy zalanych. Czyli 1400 litrów. Tak, i oczywiście jak to w Krzyżycu była, to się nie dogadaliśmy, my czyścimy beczki na dole. Dowiaduje się, że drugą markę nastawiają. My tam, wiesz, siedzimy, czyścimy beczki, a ci do mnie przychodzą, że zaraz będą robić zastęp na drugą. Nie, bieg na drugą. Trzeba 7 beczek, nie? No, ale stwierdziliśmy, że zrobimy te dwie wersje. Wersja bez z beczką i beczka... Także leżakuje sobie wersja zwykła. Ewentualnie beczka, domówić beczkę. Wiesz, to można, ale to już jest dwa te, no tak, odwyka. Ja zaraz odwyka, w sumie będę brał jakieś beczki. Będzie srogo, będzie. W Poznaniu gdzieś mi uciekli, nie dogadaliśmy o sumie właśnie. Piwo ciekawe, ten Wheat Wine wrócimy, Wine Cake'a. Aczkolwiek nie tego oczekiwałem, ale spoko. Czyli tam coś najciekawszego. Najciekawszego, no bo już chciałem wyłączyć kamerę. Ja się też muszę coś pod... Czy jest imperialny napciarz węgierski, przepraszam, już się leje? Nie za dużo. Jak chcę gdzieś. Grave Digger. Beczka po winie. Też z Hiszpanii? Tempranillo czy Rioja? Też Tempranillo. Widzicie, jak się znam? Rioja, panie kolego, to nie jest szef, nie jest nasz szef. To jest rejon winiarski. Dobrze, ale... Tempranillo to jest podstawowy szczep hiszpański. Może być Tempranillo i Tempranillo Rioja. Ale to jest... nie, oczywiście może być z rejonu winiarskiego. Wino na Tempranillo... No tak jak Bordeaux jest region, tak, tak jest dokładnie. Rioja. Dlatego właśnie nie ma czegoś takiego jak beczki po Bordeaux, nie? Mogą być beczki z Bordeaux. Z rejonu. Ale mogą być po winie z Bordeaux. Z rejonu, tak. No daję winem, daję. To jest beczka, w której się nie leżakował. Ale wanilia też jest. Wine cake. A, czyli drugi raz użyta. Budżetowo, ale daje, robi robotę. Wiesz co, to nie jest budżetowo, tylko świadome po prostu. Ale ty, ale dobre. Ja zrobię. Beczki właśnie... Wiedział, że najlepsze. No, dlatego ciekawe jest na koniec, nie? Dobre, dobre. Co prawda ciała mało dla tego Great Diggera, no, mogła być więcej, ale beczka fajną robotę zrobiła. Dużo owocowości dodała. No. I to wszystko jest. No, ale też wanili, no nie, no jest naprawdę fajne. Ja mogę coś sprostować, bo ja właśnie jeszcze, jako dawny... Ej, bo ja idę na panel. Glenn, na panel idę. Muszę to powiedzieć do kamery, bo ja jako mieszkanie, człowiek pochodzący z Krosna, muszę sprostować. Garbacie. Ale z Krosna konkretnie. W Dukli nigdy nie wydobywano nafty. Wydobywano naftę w Krośnie, w Ubrce i w okolicach Jedlicza. Jedlicza do dzisiaj jest Petro. Oczywiście jest Petro. Znaczy konkretnie nafta Jedlicza się po prostu nazywała. Daleko nigdy nie zajechałem, ale jak się jedzie do Dukli, to tam jeszcze widać te szyby. Parę jest tych takich kiwaków. Szyby chyba z okien. Nie, to jest parę kiwaków w kierunku, natomiast epicentrum było w okolicach Krosna. Dlatego jeżeli chcecie to powiedzieć... To słabiej patrzę. A szczególnie bubrki. A to też wino tutaj jest składowe, 1/3. Nie, czekaj. Wino tu jest mniej więcej... 3... Ale w smaku dobre. 40%. Lepsze niż ten łańcuch. Jest wino. Które? Dobre, dobre.
kończymy. No to tyle chciałem powiedzieć o napisie. To mówił Jerry Brewer. Mieszkanie jest krosne, dziękuję bardzo. A ja tu tylko byłem, piłem, nalewałem.